Szanowni Państwo, miło mi bardzo powitać Państwa w ratuszu krakowskim na 18 już spotkaniu, tak jak przed chwilą było powiedziane, osób zajmujących się renowacją, no między innymi Krakowa. Proszę Państwa, to grono, które tutaj jest, jest gronem bardzo licznym i bardzo wyjątkowym, bo w jednym momencie spotykają się ludzie, którzy się zajmują zabytkami jako historycy sztuki, jako osoby, które się zajmują renowacją, bezpośrednio wpływają na to, co się dzieje i jak się dzieje w Krakowie. A sądzę, że to jest bardzo istotne. Mamy tutaj gości nie tylko z całej Polski, ale także z innych sąsiadujących krajów, Ukraińców, Słowaków, Czechów. To bardzo fajne, bo to znaczy, że jesteśmy pewnego rodzaju wspólnotą, która zresztą też na tych samych historycznych zasadach się budowała. Jeżeli pojedziemy do miast najbliżej znajdujących się, chociażby do Lwowa, to zobaczymy, że ci sami architekci budowali fundamentalne gmachy. To oni i tam, i tu jeszcze w ramach monarchii austro-węgierskiej budowali te nasze miasta. Kraków jest takim specyficznym miastem, które jest miastem wyjątkowym także z tego przede wszystkim powodu, że jest wpisany na listę światowego dziedzictwa i trzeba o nie dbać w sposób wyjątkowy. Państwo wiecie doskonale, że to nie jest prosta sprawa, bo to musi być połączenie tej wiedzy, nauki, techniki z tym, co myślą mieszkańcy. Mieszkańcy nie zawsze myślą to samo, co fachowcy i z tym się trzeba godzić. To czasami jest bolesne, czasami trudne, czasami trzeba iść wbrew opinii mieszkańców. No ale takie jest życie. Proszę Państwa, sądzę, że ten kongres, tak jak i poprzednie, przyniesie bardzo dobre rezultaty. To wszystko zresztą widać, jak Państwo zauważyliście, jest tam stoisko takiego pisma Renowacje i Zabytki, które w ostatnim zresztą numerze pokazuje bardzo ładnie coś, co nie jest takim bardzo historycznym zabytkiem, ale jest bardzo istotną rzeczą, mianowicie tą starą, nową hutę, która coraz bardziej odgrywa istotną rolę nie tylko dla miasta Krakowa, ale i dla urbanistów na przykład przede wszystkim. No, problemy z konserwacją i z na przykład termomodernizacją są takimi problemami, które no, są bardzo istotne dla Państwa także. Proszę Państwa, witając Państwa w Krakowie, sądzę, że Państwo nie będziecie tylko cały czas siedzieć i debatować, ale także będziecie mieli możliwość zapoznania się z pięknem naszego miasta, do czego też bardzo zachęcam. Życzę Państwu owocnych obrad. Dziękuję.